Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Star Citizena. Utknąłem w więzieniu, moi drodzy, i odrabiam pańszczyznę. Zostało mi do tego 10% tylko tlenu, muszę szybko biec, żeby go sobie uzupełnić. O, zdążę? Nie zdążę? Jak w grze troszkę się przeskrobię, a jest kilka zadań z głównego wątku, bo tak gra już ma główny wątek. Dzięki za przypomnienie. W głównym wątku, bo tu jest w tej grze coś na kształt fabuły. A, tlen się automatycznie uzupełnia. Dobra, możemy zdjąć hełm tutaj. Dobra. Okej, załóżmy z powrotem hełm. I... Aha, tlen się jeszcze nie uzupełnił. Dobra, to w takim razie kupię sobie zbiornik, bo szkoda mi czasu po prostu. Tak, gra jest nadal strasznie zbugowana i bardzo ciężko się gra. 1500 emeryców. O nie, dobra, to ja wolę poczekać. Myślałem, że będzie trochę szybciej. Tutaj mamy informację, dobra, już jest troszkę więcej procentów, możemy wrócić. Chcę sprzedać urobek, który udało mi się wydobyć, bo w tej grze, jak mówiłem, w głównym wątku jest kilka zadań, które są tak skonstruowane, że łamiemy prawo, jakie się je robimy. I niestety poległem, wykonując te zadania, i po respawnie, niczym w GTA, budzimy się w więzieniu. To jest to więzienie. Więzienie jest kopalnią i możemy spędzić w tym więzieniu cicho. Tak, wiem, cicho. Dobrze. I... O, udało się zebrać, widzicie? I rzecz jest cała, polega na tym, że możemy spędzić w tym więzieniu ustalony czas, w moim przypadku było to 10 godzin, albo możemy zebrać w tej kopalni urobek i w ten sposób skrócić sobie wyrok. O! Udało się to... Jeeeej! We at Klesha Rehabilitation are extremely proud to have played a role in your rehabilitation. Tak, tak, cicho. Idziemy stąd. Wychodzę. Mam już dosyć was. Nie bawiłem się tutaj dobrze. Odbycie kary zajęło mi jakąś godzinę czasu rzeczywistego, bo dzięki temu, że zbierałem te kamienie. To jest strasznie długo, więc trzeba pilnować się na przyszłość, bo nie chcę tego powtarzać więcej. Jest jakby co możliwość ucieczki z więzienia, jeśli ktoś by chciał z was zwiedzieć. Jeszcze nie testowałem. Tu musimy zapisać sobie ten kod, widzicie? 57566. Przy czym ten kod się zmienia za każdym razem, więc trzeba za każdym razem tu zerknąć. I wtedy tutaj jest turbina wentylacyjna. O, widzicie? Ta turbina wentylacyjna i w niej brakuje kilku łopatek. I pod tą turbiną jest panel dotykowy. O, ten panel. I w nim możemy wpisać ten kod, wtedy turbina się zatrzymuje, możemy tam przejść na drugą stronę. I tam kilkanaście minut trzeba kręcić się po tunelach i korytarzach i można się wydostać z tego więzienia, omijając, że tak powiem, karę. Problem tkwi w tym, że nadal wisi nad nami wyrok. Więc jeśli spróbujemy coś zmajstrować, to prawdopodobnie znowu zostaniemy aresztowani. Więc wychodząc z więzienia na legalu, jednak kartoteka nam się resetuje i wtedy już nie będziemy mieli takich problemów. Dobra, wychodzimy w takim razie z tego okrutnego i ponurego miejsca, w stylu Chronic Riddicka, i chodźmy na powierzchnię, zrobimy sobie ze 2-3 zadania. A czemu robię odcinek z tej gry? Ponieważ pomyślałem, że warto. Wyszło ostatnio bardzo dużo aktualizacji. Najnowsza wersja chyba jest 3.14 czy coś w tym stylu? Nie pamiętam. W każdym razie wyszło dużo nowych aktualizacji, tak gra się wczytuje spokojnie, to jest normalne, że jest czarny ekran. No, w końcu się wczytało. Po wyjściu z więzienia respawnujemy się na stacji orbitalnej nad Hurstonem. Także nie mamy niestety pięknego jakiegoś przejścia. Przepraszam za psa szczekającego w tle. A, są windy tutaj. I jestem z powrotem. Musiałem... bez takich tylko numerów. Otwórzcie mi te drzwi z powrotem. Jesteśmy na stacji kosmicznej. Jak ona się nazywa? Zapomniałem. Chyba będzie tu gdzieś napisane. To jest stacja... Dobra, nieważne. Jesteśmy w każdym razie na orbicie Hurstona, czyli planety stolicy tego układu planetarnego. O, widzicie, tam jest miasto, które...
którym możemy załatwić dużo różnych spraw. Może polecimy tam załatwić jakieś zadania. Tak, to jest gigantyczny budynek. Widzicie, jest tak, ma kilka kilometrów wysokości i tam jest siedziba rządu tego układu planetarnego. Przy okazji zobaczcie, jakie fajne rzeczy dodali do tej gry. Na przykład teraz można sobie kupić jedzenie i piciu. Bierzemy sobie puszkę. Dobra, okej, okay. I mamy puszkę. Teraz muszę zdjąć hełm. I mogę się napić. Tak, w grze dodali elementy survivalu i w tym momencie, i teraz musimy dbać o takie rzeczy jak napicie, napojenie naszego bohatera. Musimy pilnować, żeby był najedzony. Oczywiście to te statystyki opadają bardzo powoli, więc trzeba naprawdę długo grać, żeby bohater był na tyle głodny, żeby mu to zrobiło jakąś różnicę. Dobra. Gdzieś tu jest jakiś kosz, bo nie wypiłem jeszcze większości tego napoju, ale naszemu bohaterowi i tak nie chce się pić. O, tu chyba jest kosz. No trudno. Dobra, postawimy sobie to tutaj. Strasznie mi się podoba ta gra właśnie za takie detale. Wiecie, to są absolutne drobiazgi, nie? Ale to wszystko sprawia, że ten świat jest taki żywy i realistyczny dzięki temu, że mamy interakcję z tak drobnymi przedmiotami. Tak się zastanawiam, bo teraz wyciągam swoją Aurorę, a tak sobie pomyślałem, bo niedawno do gry chyba dodali, przynajmniej tak mi się wydaje, że niedawno, bo nie pamiętam, żebym to widział wcześniej. Teraz można wynajmować statki i się zastanawiam, czy byśmy sobie nie wynajęli jakiegoś pojazdu, żeby sobie przećwiczyć go. Tylko muszę zobaczyć, czy w tym miejscu jest możliwość wynajęcia statku, czy na tej stacji kosmicznej jest taka możliwość, po prostu przebiegnę się tutaj, bo jeszcze nie byłem za bardzo na tej stacji, chyba raz tylko wcześniej na niej byłem. Cargo area, zobaczmy, co tu jest ciekawego. To jest jeden z fajniejszych elementów, przynajmniej dla mnie, w tej grze. Możliwość eksploracji. Te miasta, te stacje kosmiczne są gigantyczne. Każda jest zrobiona w innym stylu wizualnym. Patrzcie, właśnie za to uwielbiam tą grę. Patrzcie, tutaj leży, tu mamy ten słupek, ewidentnie jest uszkodzony. Jakiś technik tutaj przy nim pracuje, zostawił narzędzia, jest w trakcie roboty i gdzieś sobie poszedł pewnie na przerwę. I zostawił to tutaj i go nie ma na razie. Logistics. O, chyba jesteśmy blisko. Interstellar Transport Guild. Co to jest? Okej, okay, reklamy. Wow, jaki fajny kombinezon. I to taki górniczy jest. Z RSI, okej. Okay. Wytrzymuje, patrzcie, od minus 30 do 60 stopni. Bardzo porządne ma parametry. I jest dosyć tani. 500 tych... nawet nie wiem, co to jest za waluta. Się nigdy nie zastanawiałem. Dobra, tu mamy w ogóle cały sklep z ubraniami. Bardzo fajne. Właśnie za to uwielbiam tą grę, nie? Że można te nasze postacie ubierać dowolnie. Masę różnych aktywności które mi się bardzo podobają. I co chwilę można odkrywać coś nowego. No cześć, nie ma problemu. Idę sobie. Szukam miejsca, gdzie można wynająć statek kosmiczny, bo jak nie, to polecimy sobie na Hearthstone i tam na pewno będzie można. Ale wolałbym, jeśli jest tutaj możliwość, to wolałbym tutaj. Przy okazji sobie zwiedzam. Tak, niestety to jest coś, co jest plagą tej gry od bardzo, bardzo dawna. Autorzy dodają nowe funkcje jedną za drugą przy każdej kolejnej aktualizacji w gigantycznych ilościach i nie nadążają z optymalizacją i nie nadążają z usuwaniem błędów. I właśnie takie błędy tego typu to jest ich od groma. Mój bohater, nie wiem, czy to zależy chyba od mechaniki animacji bohatera, bo mój bohater regularnie potyka się o własne nogi, to dosłownie. Niosłem raz paczkę, wsiadam do statku i mi się wywalił i mi się tak przewrócił, że nie był w stanie wstać, musiałem wyłączyć grę i zmarnowałem zadanie, które było praktycznie ukończone, musiałem tylko tą paczkę gdzieś donieść, ale nie był w stanie wstać za nic. I takich sytuacji jest tu cała masa niestety, więc trzeba grać w tą grę z takim nastawieniem, bardzo silnym nastawieniem, w stylu tak to jest, tak się gra w niedokończone gry. Bo inaczej człowiek się ścieknie i będzie zaliczał rage quita co 5 minut dosłownie. Dobra, wracam w takim razie do portu, bierzemy Aurorę i lecimy sobie, zrobimy sobie ze dwa zadania jakieś.
Właśnie o tym mówiłem. Patrzcie. To jest winda. Nie? Lepiej byłoby do niej nie wsiadnąć. Okej, okay, mógłbym do niej wsiąść w sumie i bym po prostu wypadł poza mapę i bym... O, może galeria będzie miała jeszcze coś ciekawego do zaoferowania, zobaczmy co tam jest. Pewnie sklepy. Wypadłbym poza mapę, postać by zginęła i zrespawnowałaby się w łóżku na tej stacji kosmicznej, tak żebym dużo postępów nie stracił. Ale mimo wszystko, jeśli nie jest to niezbędne, to wolałbym tego nie robić. Food court. Food court to jest taka restaurama, gdzie można sobie coś zjeść. Ile ty kosztujesz, maleńki? Kupiłbym takie coś. Można to kupić? Nie da się tutaj kupić. Fire assembly. Rest and relax. Jakiś kontrakt się pojawił do zrobienia. Aha, tu mamy bar. Też fajne jest to, że zobaczcie, tutaj mamy takie terminale. A nie, to nie są te terminale. Są takie terminale, gdzie możemy zobaczyć, gdzie czy mamy niezapłacone te mandaty i można od razu spłacić je. Bardzo fajne. O kurde, ale super. Patrzcie, opening soon. Być może tutaj będzie w przyszłości kolejny lokal otwarty i autorzy są w trakcie pracy nad nim. Fajna sprawa. Właśnie za to bardzo mi się to podoba, że ciągle można coś tutaj dodać do tej gry i jest to takie rozwojowe. Ale to super wygląda. Jestem pierwszy raz na tej stacji, dlatego też tak się kręcę, trochę nie wiedząc, gdzie idę. O, to wygląda jak jakaś galeria handlowa, taka w stylu galerii Mokotów na przykład, tylko tam nie mamy takich fajnych hologramów. Ale super. Ktoś ma ochotę na makaron albo hot dogi? Kolejny sklep z kombinezonami. To jest fajne, że można podejść do terminala, nie? I sobie można kupić w terminalu. O, w ten sposób. Ale możemy też... O, właśnie, przy okazji wezmę sobie, bo ostatnio musiałem zużyć kilka. Okej. Ale też możemy podejść po prostu i w ten sposób sobie kupić. I widzimy od razu ceny i wszystkie informacje. Też bardzo mi się podoba, że... Cześć. Też bardzo mi się podoba to, że... Zobaczcie, jaki to jest bałagan i syf. Jak w prawdziwym sklepie. I co jest ciekawe, im zależnie od lokacji, nie? Bo to jest jakaś taka stacja kosmiczna, która widać, że nie jest szczególnie bogata. Ale są lokale na przykład w dużych miastach, gdzie to wszystko jest super czyściutkie i zadbane, bo tam są bogaci ludzie. I dla nich musi to wszystko ładnie wyglądać, nie? Tutaj zwykłe pospólstwo przychodzi, więc po co to musi być dobrze zrobione, skoro nie musi? Platinum Bay. Tu możemy kupić sobie części do naszego statku. Aktualnie latam Aurorą. Tak, wiem, biedny jestem, nie stać mnie. Myślałem, żeby ją zamienić, jakbym dopłacił 120 polskich złotych, czyli 30 tam dolarów około, to mógłbym ją zamienić sobie na Tytana i się bardzo nad tym zastanawiam. Wow! Mały wybór mają, patrzcie. Ciekawe, że taki mały wybór. Zwykle to takie rzeczy są dużo bardziej, ale być może to jest na przykład sklep firmowy tej konkretnej firmy i dlatego mają taki mały wybór, bo to zazwyczaj tak jest. To jest rzecz, która mi się całkiem podoba w tej grze, że nie wszystko wszędzie jest dostępne i czasem niektóre, jak szukacie jakiejś konkretnej części do statku, jakiegoś konkretnego typu napędu, na przykład generatora tarcz czy coś w tym stylu, to można to kupić tylko w konkretnym sklepie i musicie lecieć na drugą stronę układu, żeby to zdobyć. Oczywiście to nie byłby Star Citizen, gdyby nie było jakichś problemów. Widzę, że nie tylko ja mam problem. Tutaj kolega jakiś się kręci i próbuje ściągnąć windę i żadna nie chce przyjechać. O, w końcu się naczekałem. Dobra, jak jeszcze raz? Pad 01. Pad 01. O, jesteśmy. Jest i moja maleńka Aurorka. Mocno zmachana już. Dosyć wiele razy doszło do jej katastrofy przy różnych okazjach. Nie jestem zbyt dobrym graczem. Czy oni zapomnieli wysunąć podwozie? A no, właśnie. Widzicie, to jest jeden z najfajniejszych bugów w tej grze, jaki autorzy zrobili. Coś zmienili z animacją wchodzenia i schodzenia po... O, czy ja nie mam hełmu na sobie? Zapomniałem założyć.
Dobra. Coś zmienili z animacją wchodzenia i schodzenia ze statku. I zobaczcie, co się stanie, jeśli spróbuję wejść. Także, żeby teraz wejść do statku i z niego nie wypaść, trzeba odsunąć się. I wtedy mniej więcej w środku statku powinien się nam zatrzymać bohater. Jakbym podszedł do samej krawędzi, to by wtedy wypadł z drugiej strony. To jest zabawne, ale co innego, jak się ma przy sobie paczkę do potrzebną do ukończenia zadania za 30 tysięcy kredytów na przykład, nie? Bo to już mi się nieraz zdarzyło, że próbowałem zrobić zadanie i w żaden sposób nie byłem w stanie wsiąść do statku. No. Tak jest. Dobra, światła proszę. Zerknijmy sobie na zadania, zobaczmy, czy jakieś ciekawe jest do zrealizowania. Zazwyczaj staram się robić testy z tej serii personal. A, Twitch się chce ze mną znowu zobaczyć. Okej. Aha, tylko pod warunkiem, że mnie ochrona nie ściga. A ja nie mam chyba najlepiej aktualnej sytuacji prawnej. A nie, mam crime stat na zero, widzicie? Także jest fajnie. Udało mi się w ciągu ostatnich kilku dni grania w tą grę zebrać 100 tysięcy kredytów. Jeszcze potrzebuję 700 tysięcy i będę mógł sobie Tytana kupić. Dobra, to jedziemy w takim razie do Twitch. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia ta dziewczyna. Ona mieszka w Area 18 na Ark Corpie, także trochę to daleko. Ale mam ulepszony ociupinkę silnik kwantowy. I dzięki temu loty są trochę krótsze. Nie jest to jakaś gigantyczna różnica, ale jest wystarczająca, żeby nie umierać z nudów, jak mamy do przelecenia kolejne 22 miliony kilometrów, nie? Okej, dobra. Pozwólcie, że zrobię cięcie i pójdę do toalety w tym czasie. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze będę musiał zrobić 1-2 skoki do samego Ark Corpu, żeby wylądować w strefie 18. Ark Corp dla niezorientowanych jest planetą, która została skolonizowana przez całą... Okej, dziękuję. Została zbudowana przez korporację Ark Corp i cała planeta, podobnie jak Coruscant w Star Warsach, jest pokryta jednym wielkim miastem. I cały pitch polega na tym, żeby dotrzeć do właściwej dzielnicy. I obszar 18, Area 18, to jest jedna z dzielnic tego gigantycznego miasta. Jest coś bardzo satysfakcjonującego w tej grze, jeśli chodzi o loty kosmiczne. To jest coś, za co bardzo mi się ona podoba właśnie, że ten cała ta otoczka, to udźwiękowienie, grafika, monumentalność, jaka tutaj temu wszystkiemu towarzyszy, robi ogromne wrażenie na mnie za każdym razem. I jestem zawsze pod niesamowitym wrażeniem pomysłowości Chrisa Robertsa, który jest twórcą tej gry. I przez wielu ludzi ta gra jest uważana za skok na kasę. Moim zdaniem nie jest to skok na kasę, tylko to jest bardzo ambitna wizja czegoś, co ma szansę zaistnieć, jeśli damy temu szansę. I taką, bo możliwość jak najbardziej jest. Widać, że autorzy te wszystkie pieniądze, które wsadzają w tą grę, faktycznie na nią wydają. I widać, że one tu są. Tylko kwestia jest tego, żeby mieli możliwość dokończyć tą wizję. Myślę, że to im się uda. Dobra, muszę poczekać, aż zbliżymy się do lotniska, żebyśmy mogli wywołać wieżę kontroli lotów i poprosić o zgodę na lądowanie. Bo tam, gdzie jest Twitch w tej chwili, to my nie wylądujemy. Lotnisko jest chyba tutaj, jak się nie mylę, ale nie jestem pewny. Dobra, jest lotnisko. Wywołujemy ich w takim razie. Muszą wskazać miejsce lądowania. Okej. Okay. Nie widzę wskaźnika. A jest. Dobra, zwolnijmy. Podwozie. Wiem, że jest tryb automatycznego lądowania w tej grze, ale za nic nie potrafię go uruchomić. A jak widać, całkiem nieźle sobie radzę
z lądowaniem ręcznym, więc już się tym tak nie przejmuję. No. Dobra, idziemy do Twitch w takim razie. Dobra, teraz kiedy będzie kolejka? Szkoda, że przerywam nagrywanie, bo normalnie, żeby było szybciej, wiecie, żebym nie musiał siedzieć bardzo długo i czekać z montażem, to zazwyczaj nagrywam tylko to, co chcę wam pokazać. I wyłączam nagrywanie, jak po prostu nie przewiduję, że pojawi się coś ciekawego, albo jak nie mam po prostu nic ciekawego do powiedzenia. I zaraz po tym, jak wyłączyłem nagrywanie poprzedniego ujęcia, wysiadłem ze statku i mój bohater rozwalił się na twarz po prostu. Wypadł ze statku i od razu twarzą wylądował na chodniku. Wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej gry. Jeszcze do niedawna ona była kompletnie niegrywana, przynajmniej dla mnie. W tym sensie, że nie dało się ukończyć choćby jednego zadania, bo tyle razy się bugowało coś się psuło, serwer się rozłączał. Teraz może przyznać, że gra jest... Co? A, okej. Tak, zapakują mój statek do magazynu. I teraz jestem w stanie zrobić nawet kilka zadań pod rząd. Przednio było tyle błędów, że byłem w stanie zrobić jedno zadanie na 4-5 podejść do zrobienia zadania. A w tej grze masę czasu traci się na takie proste rzeczy jak dojazdy na przykład. Bo zadanie dostaniemy w dowolnym miejscu, ale nieraz jest tak, że paczkę musimy dostarczyć na przykład gdzieś z jednej planety na drugą. I kawał czasu spędzamy na to, żeby się przedostać gdzieś z jednego punktu do drugiego. Dobra, idziemy jakimiś podejrzanymi bocznymi uliczkami. Ale to klimatem przypomina Deus Exa, nie? Human Revolution. Twitch sobie urzęduje tutaj, siedzi sobie w wyrwanym fotelu lotniczym. Cześć. Okej, dzięki za pochwałę. Dobra, co ona ma nam do powiedzenia? Dobra, masz coś dla mnie? Okej. Oho, musimy przeczytać uważnie, bo inaczej... bo wiadomość zostanie... O kurczę, 43 kafle płaci. Dobra, wygląda na to, że jest jakiś transport więźniów i musimy przechwycić dowody na to, czy są faktycznie winni, czy nie. Jeśli nie są, to wtedy Twitch będzie chciała ich uwolnić. W tym sensie, że to są jacyś jej lojalni ludzie. Dobra, spróbujemy zrobić to zadanie. Niestety z opisu zadań, to jest jedna z wad potężnych tej gry, jak sobie bierzemy zadanie, zaraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. O, na przykład wejdziemy sobie tutaj w Mercenary, nie? Z opisu tych zadań nie zawsze wynika, co to jest za charakter zadania. Czy to jest zadanie na przykład, które będzie polegało na tym, że musimy wziąć karabin i iść rozstrzelać jakiś bunkier? Czy też jest to zadanie, gdzie będziemy musieli latać statkiem i strzelać do myśliwców wroga? Bo ja na przykład w shooterowym aspekcie tej gry jakoś sobie radzę, zwłaszcza, że boty w tej grze, czyli postacie kreowane przez komputer są... Okej. Okay. Cieszę się, że to nagrałem, bo nie mam pojęcia, co się stało. No, w każdym razie, postacie kierowane przez komputer są strasznie durne i łatwo się gra w tej grze przeciwko robotom, przeciwko komputerowi, łatwo się strzela, jeśli chodzi o shooter, a jeśli chodzi o latanie i strzelanie w statku kosmicznym, wiecie, tak zwany dogfight, to ja sobie w tym kompletnie nie radzę i jest to dla mnie masakra po prostu. Ja nie lubię takich gier i bardzo nie przepadam za tymi zadaniami w związku z tym w tej grze i jeśli by się dało, to chciałbym unikać, ale... Często jest tak, że z opisu tych zadań nie wynika, czy to jest tego typu zadanie, czy nie. I jeszcze szybkie zakupy. Co? Okej. Okay. Chciałem kupić jakieś części do statku. Jeśli by się dało zrobić, kupić lepszy generator osłon i lepszą broń. Tylko tutaj oni chyba nie sprzedają broni. No, niestety nie mają za bardzo tutaj wyboru. Mają tylko ten FL Cannon. Który nie wiem, czy jest lepszy od tego, co już mam, bo ja mam aktualnie size 1. Także na razie sobie odpuszczę zakupy, bo generalnie wszystko, co tutaj mają, jest tylko do większych statków, a nie do takiego mikrusa jak mój. Koleś chodzi jak paralityk, chyba ma jakieś problemy z pingiem. To jest niestety duża wada
sieciowości tej gry, że czasem to wygląda po prostu strasznie, jak to działa. Hangar 02 jest nasz statek. Hop. Gotowi? Lecimy. Nie ten przycisk. Lot nie potrwa długo. Więc musimy się szykować. Nie mam zielonego pojęcia, co nas czeka. Czy będzie to latanie w kosmosie i szczelanie, czy z karabinem i szczelanie. Osobiście liczę na tą drugą opcję, ale jeszcze zobaczymy. Zwłaszcza, że to jest prisoner transport, czyli to będzie jakiś statek, który leci i być może będziemy musieli go strzelać, co tak średnio mi się chce. I znowu trafię do więzienia za to, kurczę. Caterpillar, okej, okay, to już... Tak, już mi grożą. O! A, nie spodziewałem się, że jest tak blisko, zagadałem się. Nie ten przycisk. Ta, tego się obawiałem. Tych kolesi będziemy musieli zdjąć. O, pociski. Dobra. Nie wiem, czy co trafiły. Mówiłem, że jestem kiepski w dogfajcie tak zwanym. Dobra, spróbujemy rakiety użyć. Jest cel namierzony czy nie? Okej, okay, jeden zdjęty, jeszcze jeden został. Tylko nie mam już więcej rakiet niestety, to jest problem. Rakiety są bardzo skuteczne na nich, ale... Bo się same naprowadzają, nie muszę celować. O nie! Nie udało się. Wpadłem na czołówkę. Nawet nie zdążyłem zauważyć kiedy, po prostu nagle mi znikąd wyskoczył. No nie. Znowu się obudziłem w więzieniu. Kleszler. O. Kleszler. Dobra, zobaczmy ile mamy wyroku w takim razie. I ile będę mu, ile zajmie mi odpracowanie tego. Z czystej ciekawości. Ach, ała. Ile mamy? 3 godziny 20 minut tylko. Okej. Okay. 3 godziny 20 minut czasu rzeczywistego, czyli jeśli chciałbym siedzieć na tyłku i nic nie robić, nie, to bym musiał sobie, mógłbym sobie tutaj usiąść, o, i poczekać 3 godziny 20 minut. Oczywiście musiałbym co jakiś czas poruszać się postacią, żeby gra nie rozłączyła nas od serwera, bo tu jest jak po tam 15 minutach nieruszania się jesteśmy rozłączani automatycznie. I przez 3 godziny 20 minut zostaniemy automatycznie wypuszczeni. Albo mogę iść do kopalni, tak jak wam to pokazywałem wcześniej, i mogę wydobywać kamienie za skrócenie wyroku. W przypadku szacuję, że w przypadku tych 3 godzin 20 minut to bym musiał poświęcić jakoś 40 minut góra na to, żeby to skrócić. Więc opłaca się mimo wszystko.
ale mimo wszystko jest to bardzo uciążliwa mechanika, nie? I to też pokazuje, że niestety ta moja mała Aurora jest troszkę za mało uzbrojona. Ja muszę kupić lepsze osłony, lepsze karabiny, a to wszystko kosztuje kupę forsy. A w momencie, kiedy ja zbieram pieniądze na zakup Tytana, tak strasznie szkoda mi tych pieniędzy na wydawanie na tą Aurorę więcej kasy, nie? Zastanawiam się, no może się skubnę. W sumie mógłbym kupić za prawdziwe pieniądze jeszcze, ale już tyle kasy wydałem na samą tą Aurorę, że trochę mi szkoda na dopłacać jeszcze na tego Tytana. Widzicie, crime stat skoczyło mi z powrotem na 3. No dobra, będę kończyć na tym odcinek. Kończymy w miejscu, w którym zaczęliśmy. Trochę głupio wyszło, ale no trudno się mówi. Dobra. W każdym razie bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie, łapkę w górę. Jeśli podobał się wam ten odcinek, piszcie koniecznie w komentarzach. Bardzo chętnie będę nagrywać częściej tą grę. Może zrobię nawet całą serię, jeśli bylibyście zainteresowani, bo teraz jak ona jest bardziej grywalna, to mi się bardzo dobrze i przyjemnie przy niej siedzi. Jestem naprawdę mile zaskoczony, jak ona funkcjonuje teraz. Dobra, odcinek i tak już wyszedł strasznie długi. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć. Pamiętajcie, łapkę w górę. I dzwonek, koniecznie dzwonek. Odświeżcie jeszcze.